Tak, tak. Miłość do polskiej piłki nożnej jest trudna jak miłość mrówki do jeża. Wczoraj kibice przeżywali męczarnię podczas meczu Polski z Liechtensteinem w Krakowie. Liechtenstein to malutkie państwo. Kiedy na przykład grasz w Liechtensteinie i wybijasz piłkę na aut, to piłka ląduje za granicą. I do niedawna, żeby wrzucić piłkę z autu podczas meczu właśnie w Liechtensteinie, to piłka potrzebowała wizy. No i tak to siedzenie przed telewizorem, szczególnie podczas pierwszej połowy, to było zapomniane przeżycie. Pod jej koniec kibice to nie mogli doczekać się na reklamy, żeby zobaczyć coś dynamicznego. No i to skończyła się pierwsza połowa, 8 minut reklam. Później eksperci w studiu reklamowali tablety, po czym następne 8 minut reklam. No coś się w końcu działo, jakaś dynamika była. Bo pierwsza połowa to taka wolna była, senna, no ale taki jest Kraków, nie? Uspokaja, nastraja, jakaś kawka, wino, a nie w majtkach po deszczu biegać. W drugiej połowie na szczęście padły dwie bramki, ale grało się naszym ciężko. Bardzo ciężko. Komentator wyjaśnił, że to dlatego, że trudno się gra jako faworyt. Znaczy, miał na myśli reprezentację Polski, bo Liechtenstein jest drużyną niżej od nas notowaną i pewnie dlatego nasza kadra gra słabo, żeby być jak najniżej w tej klasyfikacji światowej, by jak najrzadziej być faworytem, żeby grało się lepiej wszystkim. No cóż, w piątek mecz z Mołdawią o punkty. Komentator wyraził nadzieję, że z Mołdawią będzie łatwiej, bo Mołdawia w przeciwieństwie do Liechtensteinu się odkryje, nie? No tak, odkryje się, zmarznie i wygramy. Taki jest plan. No dobra, ale jak się Mołdawia nie odkryje? Nie, odkryje się. Musi. Mołdawio, odkryj się. Please, odkryj.